Generał Józef Dowbor-Muśnicki urodził się w Garbowie pod Sandomierzem 25 października 1867 roku, a zatem w zaborze rosyjskim i z jako takim jego większość życia była związana. Ukończył Akademię Sztabu Głównego w Petersburgu, brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej, I wojnie światowej. W roku 1917 dowodził pierwszym korpusem polskim. Dopiero w połowie stycznia 1919 roku trafia do Wielkopolski, obejmuje dowodzenie powstaniem wielkopolskim, a w lipcu 1919 roku zamieszkuje tu w Lusowie, sprowadza swoją rodzinę i mieszka do swojej śmierci. Uznajemy go za organizatora Armii Wielkopolskiej, człowieka, który z luźnych oddziałów powstańczych, które spontanicznie bardzo często na terenie całej Wielkopolski się tworzyły, sformował regularne wojsko liczące ponad 100 tysięcy ludzi. Wkład jego w stworzenie, umundurowanie, wyposażenie tych wszystkich ludzi był ogromny. Warto dodać, że wraz z generałem Dowborem do Poznania przybyło kilkuset wyższych oficerów, których w Wielkopolsce brakowało. I to oni obejmowali stanowiska dowódcze pułków, dywizji i w ten sposób dowodzili tymi wszystkimi żołnierzami wielkopolskimi, którzy mieli za sobą służbę w armii niemieckiej. Mieszkający tutaj od lipca 1919 roku generał Dowbor-Muśnicki wraz ze swoją rodziną związał się mocno z Lusowem, z okolicznymi terenami i został tu pochowany w październiku 1937 roku. Generał Józef Dowbor-Muśnicki zmarł dzień po swoich 70. urodzinach, 26 października 1937 roku i kilka dni później spoczął na cmentarzu w Lusowie. Znajdujemy się właśnie przy jego grobie. To miejsce od momentu jego śmierci stało się takim punktem spotkań ludzi związanych z generałem Dowborem-Muśnickim, a dziś staje się takim bardzo ważnym punktem, jeśli chodzi o pamięć historyczną, pamięć o Dowborze, pamięć o powstańcach wielkopolskich, pamięć o córkach generała i jest takim punktem, gdzie odbywają się różnego rodzaju uroczystości patriotyczne, które również zahaczają o życie i dokonania generała Józefa Dowbora-Muśnickiego.